Witam was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Pillars of Eternity 2. Kochani, jesteśmy w Neketace. Gdzie? Będziemy szli do pałacu, tylko gdzie? Zaułek. Można pójść do zaułka, tam coś się... Broń i zbroje przy porcie. Zaraz. To może być dobra sprawa. Podejdźmy tu. Tu jest jakaś kuźnia. Ktoś tu jest w ogóle? Go. Oho! Wanika. Dzień dobry. Co to? Przechodnie wypisali na murze rozmaite sprośne wierszyki i narysowali mnóstwo sugestywnych scenek. No to ciekawa tutaj ulica zaułkowa. Oferujesz dobre towary, ale ja szukam czegoś jeszcze lepszego. I assure you that everything I sell is well crafted. But I will admit I'm not quite the weaponsmith that Marihi is, nor do I possess Uto's expertise with firearms. Marihi, you can find in Pariki's Overlook, the district to the north. Uto has a shop in the Brass Citadel, in the eastern part of Neketaka. No dobra, spoko. Lots to see. Take your time. Zobaczmy, co ma. Pieniądze, szaty, skórzane, pancerze, ciekawe rzeczy, solidna tarcza, solidna, średnia tarcza trójkątna, co daje? Solidna jakość, plus 2 do odbicia tarczą, a duża tarcza też, ale odbicie ma 12, a ma 8, celność minus 8, celność minus 4. No dobra, zobaczmy, co mamy, to zostaje. Co mamy w schowku, jakieś takie ciekawe rzeczy? Pierśniki, siódemki, wiecie co? Możemy sprzedać w sumie część tych rzeczy. I takich raczej nie będę używał póki co. Odzienie Mataru może się przydać, ewentualnie zbroja łuskowa, 7 pancerza. Tu mamy 3 pancerza, 7. Dobra, za prawie tysiaka. Dorzucimy jeden ten i będzie git. Dobra, 6 koła mamy. Super, dzięki. Co tu się dzieje? So she asked him what he calls that trick, and he says the consueli. Consueli. Co macie tam? Martwe oko, jadej, srebrne usta, zgramy wszystko. Coś tu się dzieje ciekawego. Jakieś spotkanie, kurde. To jest koralowa tabaka. Nice, zgramy. Mogę tu pogadać z kimś? Z Kotą. You the one causing trouble in Kotter's neighborhood. Neighborhood. Wilczyca u boku mężczyzny jeży sierść na karku i warczy. Ten ją cisza i klepie po głowie. No pewnie gdybym grał łowcą, to bym coś tam pewnie zagadał z tym wilkiem. Nie odwracając jednak uwagi od ciebie. Remaro's pup kept better company. Remaro. To ta pani ten. Co szukamy? Ahoy, friend. So you still be doing that old referring yourself by name thing? Would have thought it'd have cost you enough lies by now to be dropping that effort. Masakra, jak mu przywalił. Kota has not missed the sound of your voice, Seraphim. Your smoke and mirror ghosts do not impress Kalecia, and they do not scare Kota. Sorry, Valian names all sound the same to me. Which one is the pretty wolf? You'll know soon enough. Oho. Moment. Mam obrotność na czwórce. Aldarar Vorneret uważa je za zabawne i to mu wystarczy. Kota likes you already. What do you want? To ty przypadkiem wymuszasz od Zamara kasę. Właśnie, moment. Kota. No dobra, to chyba ten gościu był. Zamar has money problems. Kota has solutions. The little man doesn't know how to count his coins. Kota heard a newcomer was talking with Zamar. Bo właśnie tą Rado, bo właśnie kapitan Radora mieliśmy śledzić. No dobra. Sięga powoli po broń. Wrong play, Kota. Let's be keeping this a friendly fucking chat. Lest the captain be calling your raise. Jak tego przekleństwo tutaj pominęli. Look, Celestia, your supper comes with blue fur. Tell the shipwright to accept Cotter's deal before he suffers another setback. Mamy zastraszanie na czwórce. Jeszcze raz zaczniesz mi mówić, jak mam załatwiać swoje interesy, a zrobię
sobie z twojego wilka solidną parę butów, Aimiko. Przyjacielu. A właśnie, jaka będzie korzyść dla mnie, że pomogę tobie i Zamarowi się dogadać? Go zaatakować od razu. Wiecie co? Zastraszymy go, skurczybyka, skoro mogę. Not Celestia. Okrucieństwo wobec zwierząt nie lubi. There's better ways to scare him than threatening innocence. Ekosi, and whose side are you on? Your casita or the wolf? No one threatens Carter, you overstuffed boil. No niestety, trzeba będzie zaatakować. Oho, no moment. A ty gdzie tam stoisz? Eder, gdzieś daleko poszedłeś. Jest Kotta i oswojony wilk, który nie ma imienia. No dobra, zobaczmy zatem. Oczywiście sobie spowolnimy troszeczkę walkę, bo tutaj będzie sporo zabawy. Ja sobie wspólne płomienie odpalę. Wilka? Nie, na Kottę myślę. Pana Kottę, tu jest gościu jeszcze. Ty oprych sportu dostaniesz od Edera. Ty włącz sobie już szał. Ty moja miła, zatrzymaj kogoś, może tego. Ty mój miły, pierdyknij kulką. O, jak pierdylnęło tutaj. Ktoś żyje, w ogóle ja nie żyję. Haha, i Seraf nie żyje. Co tu się wydarzyło? Wow. That's not very helpful. I tyle. Wróć do Zomara w porcie Kleskiej przystani. No niestety, dwóch... Straciliśmy ludzi, więc będziemy mieć właśnie dolegliwość. Poważne poparzenie, a Serafen... Też poważne poparzenie, no to się zgadzałoby. No zabieramy wszystko, co mają. No niestety, nie chcieli po dobroci. Albo ja nie chciałem. Pierścień pomniejszej ochrony do refleksu do woli, to będzie dobra sprawa. To ja sobie wezmę. Resztę zabieramy. No niestety, kurde. Chciałem trochę po dobroci, ale się nie udało. Zabieram, no bo jestem w pierwszej linii, nie? Tutaj tych walk, więc jak najbardziej. No dobra, no to oddamy to zadanie w sumie, skoro już jesteśmy. Tu. Do szkutnika. Go, go, go. Miałem iść, kurczę, do tego pałacu. No ale... No trudno. Idziemy? Ahoy there. Any news worth telling? Tak, Principi nie będzie już sprawiać problemów. Wykonane. 2360 doświadczenia, spoko. What of Captain Rodora? Has she sobered up yet? Or do we need to shake her by her ankles? No właśnie, zapomnij o Radorze, ja rozwiązałem twój problem. Aye, but... Much as I want to help Rodora, it's time I started looking after myself. Matters being what they are, Rodora's commission is yours, if you can afford it. Rozpatruję możliwość wykupienia zlecenia Rodory. Wiesz co? That'll be the Iron Thunderer. A cannon well deserved of her name. Maybe she doesn't stand up to Rawatai standards, but she's got heart. Potężne morskie królewskie Ratwise do mań... Dobra, dobra. To ma być moja nagroda? Po 500, no złe. Za 500 działo, spoko. The deal was agreed. I mean, you will. Your vessel will spit fire like a worm with a belly full of... Chociaż raz na grom mieliśmy w sumie, nie? 6 do 9. No dobra. Dzięki. Dzięki. No dobrze. W takim układzie kupiliśmy działo. Zaułek jest. Droga na północ. Bo tu drogi nie ma wyjściowej, więc trzeba będzie się udać tu. No i zobaczyć, jakie są inne dzielnice.
Nektaki, a wydaje mi się, że są. Przynajmniej wiemy o dwóch dodatkowych. Ulela. Dobra, jesteśmy w królewskiej przystani. Jest mosiężna cytadela, ale jest zabroniona. Możemy do Tara Superiki wejść, potem do Gardzieli jakimiś mostami na świętego stopnia. Może niżej tutaj tą drogą. Tu. Wężowa korona, to do tego zamku musimy się dostać. Dobra, czyli tutaj powinna być jakaś droga jeszcze potem na północ. Godzinę, 9 minut będziemy szli. Masakra, ale muszę powiedzieć, że fajne to miasto. Na wzgórzu, właściwie na górze zbudowane. No i niestety te nieszczęsne ekrany ładowania. No ale cóż. No chyba, że przeinstaluję grę, kurczę, na tym, na inny dysk. Ale jak mówiłem, niestety nie posiadałem takiej przestrzeni. Na SSD już. No tam w sumie jest tylko 256 giga, więc... Więc tak to. No dobra. Taras Periki. Shame I weren't at that animancy trial. My mind would have cut Theos's plot to bloody ribbons. Indeed. It's a wonder we ever stopped Theos without you. Don't let it discourage, lad. I'd wager silver you can keep up. How generous of you. No dobra. Gdzie jesteśmy, co robimy? No taka ma malutka dzielnica. To jest Gildia Zaklinaczy Fal. Posiadłość Arkemyra. Przekąski. Posępny kredens brzmi jak nazwa karczmy. Egzotyczne zioła. Metaloplastyka. Kuchnia tarasowa. Leśniąca łaźnia. Szaty do gardzieli. Do wężowej korony. W sumie na razie nie będziemy tutaj specjalnie jakoś odwiedzać tych przybytków. No, ale tu jest całkiem ładnie. Takim trochę stylu blisko wschodnim, można by powiedzieć. Może daleko wschodnim raczej. Ten zamek to może nie, ale... Oko. Pewnie jakaś gildia. No na pewno będziemy tutaj sobie odwiedzać to. To jest ładnie zrobione. Zobaczcie, jakie... Nie, pójdę sobie tutaj. Nice. No i w sumie tyle. No dobra. I've never seen Aruihi run so fast. Do you think the Audra Colossus would come here next? Pray to Kahopa, it does not. To jest zegarek. Masakra. I'll take care of this. Zbieramy jagody. No co? Tu będę. Skoro mogę zbierać. Zobaczcie, jak ładnie zrobione jest. Się rusza. Co to w ogóle? Co to? Pochodnia. No dobra, weźmy pochodnię, może się przydać. Też chyba mamy jakąś pochodnię. Dobra. No to tak, to było takie przejście przez tę dzielnicę tylko. Do wężowej korony, bo jak mówiłem, będziemy teraz próbować dostać się do pałacu i tam porozmawiać. Właśnie nie wiem, czy tam z gubernatorką, czy ona jest królową, czy kim ona tam była. W każdym razie wie o Eotasie, który popiernicza. No i będziemy się chcieli dowiedzieć, gdzie mógłby Eotas teraz podążyć do kolejnej kolumny wieczności. Pillars of Eternity. Jest i wężowa korona. No jakiś taki kurde, nie? I get the feeling you don't like me much. Was it something I said? I think it was something I said. No, it's not... You're not doing anything wrong, exactly. Really? I mean, you tell me if you had a problem, right? If I'd bothered you this whole time? It's nothing personal. I just don't think we need to be talking, is all. Oh. Well, thanks for clearing that up. No właśnie fajnie, że ta drużyna sobie interakcjuje ze sobą. Właśnie przypomina mi to Baldur's Gate'a, dwójkę, między innymi. Także fajnie, fajnie. No dobrze. Powrócił statek z ogromnym plonem owoców z Koiki od północnych plemion. Una. No jakaś przydrożna przedawczyni czegoś. Poka, poka. Co za klejnot? Biały liść, pierścień za 5 koła.
Chaotyczna kula Tajana, strząsająca pociski Minolety, zapewnia perłowy romboidalny kamień Hell. 10% szans na odbicie versus czary. Znaczy to naszyjniki, fajna sprawa. Nie wiem, czy można robić, to jest ten pierścień ochrony za 500, który znaleźliśmy. Nie wiem, czy go nie kupić, kurde. Do intelektu, do maksymalnego zdrowia za 1300. Wiecie co, kupimy ten pierścień. Komuś damy go, sprzedamy jakieś szaty. Kamień Principi, kapelusz Principi. Kapelusze, rozumiem. Mamy jakieś zioła albo coś. Co, broni mamy miliard. Pochodni mamy parę. Damy cztery. Może jedną różdżkę, parę tarcz. Może trochę więcej, bo i takich nie będziemy używać. 406, no tak, żeby pierścień za... płacić 300. Trochę pistoletów. Trochę tarcz. No. No wolę jedną sobie zostawić, nie? W razie W. Gdyby komuś... kusza. Kiścień. I sobie zostawimy. Kostur. Mamy trochę tych mieczy. 29, dobra, jeszcze coś. 22. No i dobra, za jeden mogę skupić. Dobra, Eder też w sumie walczy, moment. Kto go wziął? Ty moja miła. No, Eder potrzebuje też odbicia, on też jest w pierwszej linii. Walk zazwyczaj. Dobra, gdzie jesteśmy, co robimy? Jak wygląda mapa? Tu mamy posiadłość Muhai. Towary luksusowe. To tak, to było, tu było. Posiadłość Takano. O Takano chyba mówili. Droga na wschód. Tu jest pałac Kahanga, a tu jest posiadłość Lady Epero. No dobra, idziemy do pałacu. Tą drogą tu. Patrząc, czy coś można zabrać ewentualnie. Po drodze, dzień dobry. Strażnik wężowej korony. Tu jest wejście, albo tu jest górne piętro, raczej na dolne. Tak, tu jest to wschodnie wejście. Już zobaczmy tutaj. Jeszcze na moment, w trybie szybkim. Może coś będzie ciekawego. Może ktoś będzie stał. Hunter or prey? Ereti. Do you see companionship on your travels across the Deadfire? Mojego przyjaciela? We have many animals on offer. All well trained and Akira. You are sure to find. No dobra, co masz za? Bąbelka masz, Elmo, rudego demona. Loki, Milks, Gwiezdny Eto, Atlas, Chaili, Harley. Wszystko za 300, Nebula. Masakra. No dobra, fajnie, że można kupić sobie zwierzątka. Ale mamy naszego piseła, więc na razie nie będę kupował, ale dobrze wiedzieć. No, to nie było niestety oznaczone, więc trzeba spamiętać potem. Dobra, włazimy do pałacu, nie ma co. Hold a moment. Hold a moment. Co tam? The queen meets with trading company vipers. Take care you are not bitten. Przenoszę wieści do królowej. You will find her in her throne room through the door behind me. Inform the guards of your purpose. Whether the queen will hear you above the baying of her guests is another matter. A czyli do królowej można wejść tak po prostu z ulicy i zagadać? No dobra. Czyli co, siedzi kurde na tronie całymi dniami i wysłuchuje kurde jakichś typów? No ja bym miał pewnie od tego ludzi, żeby kurcze przeczesywali, nie? Ziarno odplew, ale to tylko ja. Jaki ten. Akwarium pseudo. Esikulowa.
Ładny tron. Ładny ten podest. While I am flattered by the esteemed Hazanui's confidence, I must wonder how my people are meant to have destroyed an entire colony overnight. Zniszczyć całą kolonię chcieliby. Ostrym spojrzeniem odpowiada mu kobieta w średnim wieku o kwadratowej szczęce i poplamionych smołą zębach. To ten, królowa? You tell us. It's no coincidence that your outpost at Port Maje survived the recent storm. Przetrwało ostatnią burzę. Wyciąga z kieszeni wąską fajkę, lecz napotkawszy spojrzenie dworząt królowej chowa ją ponownie. You speak as if I could command the tides. While you are casting your blame in a wide net, why not look to our Kahunga allies? We do not share their talent for shaping water. Jeszcze kurde niestety nie kojarzę, wiecie, jak oni tam mówią, kto jest kto, nie? Jakie plemię czy tam organizacja. To nie mogę niestety nazwy skojarzyć. Potężny Aumuanin stojący obok tronu robi nieśmiały krok do przodu i rozdyma nozdrza, patrząc na zgromadzonych dygnitarzy. I see our guest forgets himself. Brother, stand down. Brother. No dobra. Do tej chwili królowa obserwowała wydarzenia z kamienną twarzą. Teraz unosi się nieco z tronu, skupiając wzrok na księciu Aruihi. You are the one who mistakes my throne room for a sparring arena. I say this is beneath us. No dobra, ale przenosi wzrok na nas. An interesting visitor in difficult times. You cannot be here to deliver a favorable omen. Choć usta Onekazy, a właśnie, bo ona jest królowa Onekaza, dwójka, druga oczywiście, się nie poruszają, jej głos dociera do ciebie w formie żywego wspomnienia gdzieś pośród twoich myśli. No to ona też może być jakaś taka, jak Serafin może? Coś ktoś mówił? Nie chcesz tu być może, by dać nam jakiś pomyślny znak? No, pomyślny, no nie wiem, no, skinę głową. Allow me to apologize as I toss you before the wolves. Przedwraca się od dygnitarzy, czuję, że wciąż skupia na tobie swoją uwagę. This one is a watcher blessed by Tangaloa. I suspect that many of our questions about her Songo will soon be answered. Aha. Czym jest Songo, no, czy Hasongo raczej? Jeśli dwór pozwoli, przybyłem ze zniszczonego portu Marze. Aha, szkody jakie poniosły wasze kolonie były dziełem bogów. To mnie zdradziło. Wiecie co, no powiem to w sumie, nie? Że przybywam ze zniszczonego, no bo kurde i tak by się dowiedzieli. Sporo ludzi spotkaliśmy po drodze, nie? Tak, I know this one. Tak. His parlor tricks frightened 10 years of every sailor in Queen's Berth. No właśnie, także oni wszyscy wiedzą. Neka za ruchem dłoni nakazuje ciszę i spogląda na brata. Ten podchodzi do niej i przez chwilę szeptem rozmawiają. Ponownie spogląda na ciebie. We assembled to discuss the darkening of Hasongo, one of Rawatai's colonies. Watcher, it seems you have the floor. You have the floor. Nie byliśmy w Hasongo, chyba że Hasongo jest kurcze jakimś kurcze określeniem czegoś. Hasongo jest nieistotne. Port Marzy doznał podobnych zniszczeń, kiedy przeszedł tamtędy Eotas. Możliwe, że Eotas zatrzymał się jedynie na chwilę na Hasongo w drodze jakieś nieznane nam miejsce. No dobra, no tak domyślamy się, że Hasongo kurcze. Przeszedł tamtędy. Znaczy Eotas przeszedł przez Hasongo. What sailor's tale is this? There's no sane explanation for what's been happening. You keep waiting for one, it'll be too late. Does tilling the soils of the Eastern Reach drive all men mad? You sound as crazy as the Dawnstar Dreamers. Have you not heard the rumors, Karu? An Adra Colossus marching across the sea. Sailor tales, but credible ones. Ganta Nichese. I'm acquainted with the Watcher of Cadnua from my assignments in Defiance Bay and Twin Elms. Nie kojarzę jej niestety. Diverus? It explains the colorful nature of your reports. Doprawdy.
I have seen things with him that are not even told in the most outlandish of sailors' tales. And I'm supposed to take two Valians at their word? How came a watcher from half the world away to be involved in these happenings? No właśnie nie wiem, kurde, czy mam powiedzieć prawdę, chociaż kurczę, Berat kazał nam się jakby ujawnić, nie? Że jesteśmy widzącymi już na samym początku przybycia tutaj do Neketaki. Muszę coś zrobić. Osobista sprawa. Jestem tu wbrew własnej woli. No, dobra, powiemy. The Lady of Doors must have great confidence in you. Pani drzwi, rozumiem, drzwi do zaświatów. Tracking down a god who stands as tall as a mountain, a fisherman with poor eyesight could do this. No wytropić, no ale wy robicie cokolwiek w tej sprawie? My priests will trip over their feet to interpret his divine plan. Watcher, can you cut through the din and tell for what he comes to the dead fire? No mogę chyba powiedzieć. Planuję użyć kolumn Adry. Znaczy my planujemy. I ostatecznie stawić mu czoło. Nie są dla mnie tajemnicą. No dobra, powiemy prawdę. How resourceful of you. The Isles are studded with enough luminous Adra to bankroll an economy. I believe our course is clear. We will send the Watcher to Hasongo. Aha, no to na Hasongo musimy się udać. Set sail to the west of Neketaka. I would tell you to keep a weather eye out for a lighthouse, but the God of Light did not appreciate competition. Something to add, Hazanui? You have an eager look about you. She believes herself entitled to my ear, I say. Only that Hasongo is a Rauatayan outpost. It would be useful for the Watcher to take one of ours along. I wskazuje stojącą obok drugą kobietę. A ta osoba też była na tym statku, jak są ekrany ładowania, nie? Ma'am. No, ta Maja. Opanowana Amwańska staje na baczność, a zmarszczone czoło mnie mąci nieco serdeczny, poza tym wyraz twarzy. Wokół jej stóp krąży beztrosko kolorowy ptaszek, tamten. Maya's an expert sailor and a better sharpshooter. The best the Brass Citadel has to offer. No, spoko. Whatever comes your way, she'll see it first. If it gets me and Ashiza out of diplomat duty, we'd set sail with a drunk scolder at the helm. Oh. And shut us out entirely? We have every right to know of any hazards in these waters. Palagina, go with the Watcher. See that the Republics are served in this investigation. Investigation. Ah, Your Excellency. Pamed Kongs Walias. No that dobra. Will be enough parading of champions for now. I'm certain that our guest knows how to assemble a crew. Obie kurcze były. Wydaje mi się, że ta Pelagino to była ta babka, która ma ten miecz taki wystający. Nie mogę wziąć ich obu, potrzebuję wszelkiej dostępnej pomocy. Akira, if you can stand the chattering of unlike minds on your ship, that is your prerogative. No spoko. Oh, good thing I'm already accustomed to cramped quarters and temperamental birds. Puszcza oko. We both have our orders. I have no interest in interfering with you as long as you do not interfere with me. I believe we are finished here. Are we? No dobra. Aren't we popular? Take care at Hasongo. The dead fire was overfull before Aethys blundered in. And take care with your trading company spies. I say it is beyond time our guests licked their wounds somewhere else. Oho. Przegania zagranicznych dygnitarzy szybkim gestem. No i spoko, chyba, I guess. Dość szybko. To się udało. Możemy wziąć Maję. Ona jest łowca. Jastrzębie oko. Łowca, łotrzyk? Nie, wydaje mi się, że jedna łowczyni nam się przyda. Natomiast Pelagina
z paladynem. No tylko, że ja jestem kurde pele paladynem, więc raczej jej nie weźmiemy. Szóste poziomy. Nie, myślę, że moja drużyna jest ok. Potwierdzamy to, co jest teraz. Nie będziemy więcej. Dobra, czy coś można ukraść tu w pałacu? Można. Idziemy. Dobrze, ktoś tu będzie czekał na nas i każe nam się wynosić. To jest dyplomantka, grani z Irgar. Zabieramy wszystko, dziękuję. Można iść na górę. Natykasz się na wysokiego mężczyznę o brązowych włosach, odzianego w pełną zbroję płytową. O, masakra. Gościu wygląda, jakby kurde od kompa odszedł właśnie w latach 90. Zwykle nie zwróciłoby to twojej uwagi, lecz jego pancerz jest niezwykły. Ma barwę głębokiej zieleni i widnieje na nim symbol złotego drzewa. Trzyma dłoń na rękojeści miecza i patrzy bystrym wzrokiem na tłum. Rozluźniony, lecz nie rozkojarzony. Mruży oczy, gdy cię dostrzega. Ostrożnie spatrzy na mnie. No, powiedzmy o sobie, że jesteśmy widzącym. Z początku jest pełen wahania, niepewny czego chcesz. Mruży oczy i spogląda na ciebie uważnie, po czym kiwa głową. Masz bardzo ciekawy pancerz, mój miły panie. No raczej kurde znam was, nie? Word of our order travels far then. Good. I am the son of a disgraced noble family. My father and brothers were executed for treason when I was a boy. Rightfully so, I must add. And my mother, sister, and I were thrown out on the street. All we had to our names was a trunk full of heirlooms. One of them was this suit of armor, which belonged to my eldest brother. Now I endeavor to live up to its promise and redeem my family's honor. That's the long and short of it, really. Przekaż mi swoją wiedzę. Well, you would need to become a shield bearer yourself to really learn it all. But I suppose I can teach you a thing or two as we stand. 3000! Nie wydaje mi się. No dobra, pewnie jakieś tam kurde doświadczenia albo jakieś inne kurcze ciekawe rzeczy byśmy się dowiedzieli. Majlańska dyplomantka, ale to pewnie chyba. Shadow Watcher. Clearly you are an interesting man to know. You should speak with Governor Alvari in our headquarters down the mountain in Queen's Berth. Królewskiej przystani. No dobra. Czy miałem zagadać? Bo miałem tam zagadać w żurnalu. Parochonki z piratem nie, za Republiki. Po co spotkałem Nira? Dyrektor. Misje, dobrze, czucie, rodzina, duma. Jestem gość honorowy? Nie. Nie to. Odległe światło też nie, bo to jest, znaczy to jest odległe światło tak naprawdę, popłyn na Hasongo, to wiemy. No dobra. Nie, wydawało mi się, że z tym bratem miałem pogadać. Nie, to jest książę Aruihi, łucznik pałacowy. A zagadajmy jeszcze. To dobry znak. Jak to? You happen by a time when our rivals bicker and tear at each other's throats. It does not take a priest to see how the gods send us an outsider to dig under the skin of our enemies. Nigdy nic nie wiadomo. Mogę być złym znakiem. Bad to outsiders, I say. Anyone who can empty this hall of dignitaries is a friend to the Juana. I will not paddle around the island. My sister wants to know if you are as useful as you are disruptive. You did not come this far to serve the crown, I say. But sailing is an expensive hobby. Loyal service can keep your galley stocked. Bardzo dziękuję. Dodatkowych monet. Ikera, to patch a hull or stitch a sail is costly when supplies come from distant islands. The city has honest work for those in need, I say, and insists that everyone carry a heavy purse. Aha, pan nie da po prostu kurde mi kasy, tylko każe mi idź zarabiaj. Czy mogę porozmawiać z królową? I am Onikaza's shield. For a time, let it suffice that we speak with the same authority. My sister and I both value action over fine words. If you can shoulder some of our royal burdens, I know she would be grateful. Jakie królewskie brzemienie? My sister keeps a tight grip on Nekataka.
but the filth of it drips down her palm and into the gullet. Tu gardzieli. Under our noses, I say, do foreigners smuggle contraband and pay the rapau for their silence. Najniższa kasta społeczności. Take this if you need proof. Posłańca. Co to jest? Medalion wojskowego posłańca Republiki przyznają je za wzorową służbę. Akira, you are sharper than my guards for knowing this, I say. No raczej. An envoy's ship sank a day's voyage out of Nakataka. He wore that on his breast. My guards recovered it in a raid of the gullet. This confirms my suspicion. Nakataka has a pirate problem. Smugglers and thieves cluster like rats in Delver's Row, a growth in the bowels of our city. You think pirates raiding those Republic's bastards be the source of your people's agony? Wonder what the gullet folk would be thinking of that. Sir. Sir. Anyone who preys on my people will know Anikaza's justice in time, I say. I want someone to peddle the medallion to the black market, earn the trust of these pirates, and learn how supplies come into my city. Właśnie, po co ci widzący do zwykłej inspekcji? It must take keen senses to peer through the veil. Ale przewraca oczami. Others will miss the details that stand out to you, I'm thinking. To brzmi jak zyskowna sprawa. Yours is not a face that others will recognize. Let no one learn that you work for the crown. No raczej. When you travel down the mountain, seek Takehu and Pariki's overlook. He is a godlike, one who the people look to for hope. Takehu na tarasach. Ngati's chosen knows of our troubles. He could also use a lesson in Raparu modesty. No dobra. Nie zaszkodzi. Znaczy, zrobimy to zadanie, ale bo i tak musimy właśnie na ten czarny rynek, kurde, się dostać, żeby tą banderę Principi zdobyć, nie? Ikira, if I know Takehu, he is stirring tempers in the Watershapers Guild. Gildia Zaklinaczy Fal. Be on your guard in the gullet. I fear the caverns run deeper than even Ngati could guess. Daj się do gardzieli, no właśnie. No dobra, kochani. Tu raczej nie ma wejścia. Zaplecze. Można po prostu coś zabrać, ale pytanie... Pytanie, jak się dostać tu? Może jakiś ukryty... przycisk, no bo tutaj pozamyka... Chociaż nie, no tutaj można przejść. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Atepu. Mamy tu antidotum, jagody i władza rang enigmatyków. No dobra. Jeszcze z tym zagadamy tutaj. A, dobra. To tyle. Dobra, kochani. Nie będę was już tutaj przytrzymywał ekranem ładowania wyjścia z tego miejsca. Z pałacu. Także na tym zakończymy ten odcinek. No za dużo się też nie zadziało poza tą walką na początku. Natomiast no coś tam się posuwa ta przygoda do przodu. Wiemy, że musimy dotrzeć do Hasongo. Natomiast zanim tam popłyniemy, to i tak mamy jeszcze sporo tutaj zadań do zrobienia. W takim układzie nie mogę się doczekać, kiedy pójdziemy właśnie do tej gardzieli. Natomiast właśnie wcześniej musimy do tego przewodnika pójść. Może nam coś powie więcej na tym miejscu. O gardzieli, dokładnie. I zobaczymy. Póki co, kochani, dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to proszę ocenić film. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku.